Maciej Szczepaniak. To ja. Dlatego ja myślałem, żeby wprowadzić jakieś urozmaicenie, czyli kozłowanie słabszą ręką. Strzał z połowy może być w jego przypadku po ziemi. Po ziemi? Ruchoma bramka. No różne są opcje. On tak gra cały czas. Dobra, idziemy. Proszę Państwa, w Turbo Kozaku czas na najlepszego, na ten moment strzelca drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała, Mateusz Szczepaniak. Dzień dobry. Raczej powinien powiedzieć Mateusz Szczepaniak. Może być, no jak, wersja może być taka albo taka, nie ma to różnicy. Mateusz, to jest Twój czas, bo wiem, że przygotowałeś tutaj jakieś małe show. Małe show może nie, ale chciałem Ci podarować pewną rzecz, którą pewnie już dostałeś, ale w Turbo Kozaku jestem chyba pierwszy. Jest to gnacik. Proszę, nigdy nie dostanę już, prawda? Czyli to jest Bartek i... To jest iGnacik. Tak pomyślałem, że są iPhony, a ty byś miał iGnacika, nie? No dziękuję Ci bardzo, to jest Twoja prezent. Jest woda? Jest. Załadowany nawet. Nie zawaham się go użyć. Zaczynamy, proszę Państwa, zaczynamy. Mam Neuera przy sobą, więc może być ciężkie zadanie dzisiaj. Neuera? Manuel Neuer. Taki zawodnik. Ja to znam. A, to dobrze. No, tak, mocne słowa. Okay. Mateusz, z racji tego prezentu, który po prostu jest niewątpliwie czymś wspaniałym dla mnie, będziemy starali się, żebyś osiągnął jak najlepszy wynik. Dziękuję. Czego obiecasz? Ale to nie było przekupstwo. Chociaż trochę. Mogę Ci przemyć korki przed początkiem? Powodzenia. Mam nadzieję, że pomoże. Wystartuj go. A, jak tu ślisko, dobrze. Lejesz tą wodą wszędzie, mamy ślisko. Tego nie słyszałem, że za ślisko. Może być nierówno, tempo, ale za ślisko? Może coś ze sztuczką? Tak? Proszę. Dobra. Z jakąś z kartami coś czy coś? Hop. Nie, to może bez sztuczek, bez sztuczek, spokojnie. To ze sztuczką coś. Nie! Tak! Będzie sztuczka. Panie trenerze, do karnych wyznaczony czy nie? Sam się wyznaczę, nikogo nie widzę. Ajajaj, dobrze. Teraz będzie Totti. Totti? Aha. Czyli wcinka. Dobrze. Grzegorz, jakieś odnoszę wrażenie, że tak za szybko lecisz. Przez białe tło widać, przecież no to od dawna wiadomo. Mateusz, musisz mi zaufać. Ja sprawdzam, czy jest piłka. I ty już potem jej dotknąć nie możesz, dobrze? Dobra. Dobrze, dobrze. Turbo Kozak! Piłka jest... O tam. Na posesji prywatnej. Okej, dobrze, dobra, już widzę. Nie śmiej się! Ja cię proszę! Teraz po długim 20. O Jezus! Jajacie! A mogę wynająć kogoś? Bo zawsze tak było, że kogoś się wynajmowało. Jak trafię, to co będzie? Jeszcze o 20, tak? Tak. Petro, przepij, kontuzja, tu jest bez pensji. I pięści! Ale rozumiem, program nie cierpi. A dobra. Uja, Adaś, ale brawo, dzięki. Gotowy? Ale krótki gram. Czyli nie doleci. Jestem! Nie. Tak blisko! Jest! Brawo Szczepan! Robi to! Uła! Ej! Yes. Tak jest, brawo! Uciszył tłumy! Tak!
Czekaj, Szczepan! Szczepan! Możemy bramkę poprzesuwać? Możecie, proszę dawaj, bardzo. Dawaj, weźcie, złapcie. Dawaj, Jony. Wszyscy! No jak ci teraz mają klaskać, jak trzymają bramkę? Trochę w lewo! Dobra! Jest! Ale pasta! Szczepek, odbija i kuca! No mówię ci, działa! Trzy, dwa, płaszcza na koniec! Brawo! O Jezu! Brawo! Trzy, dwa, jeden! Raz, dwa! Dwanaście! Trzynaście! Czternaście! Poszedł! Ogień! Poszedł, bazernie! Ale bazernie! Czekaj, idę! Decyduj się na strzał! Tak jest! Brawo! Brawo! Trochę mnie zwiało. Gdzie jesteś? W końcu ludzie zaczną doceniać pracę trenerów i to, z jakim materiałem niestety musimy pracować i jakie mamy wyniki w lidze, bo dzisiaj Mateusz dostarczył troszkę powodów do rozwiązania kontraktu. Ja zrobię jak James Bond. Dwa, trzy. Dziękuję. To trzy próby, nie? No i tyle. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o klub Kozaka. Bardzo dobry występ Mateusza Szczepaniaka, który tym samym dołączył na podium do reprezentanta Polski Krzysztofa Mączyńskiego, liderem inny reprezentant kraju Bartosz Kapustka.